Cześć wszystkim! W dzisiejszym materiale przedstawię program Baobab K, który doprowadził do stworzenia pojazdu minowania narzutowego, omówię jego historię oraz możliwości, a także zahaczę o temat min we współczesnych konfliktach. Zapraszam więc do oglądania i komentowania. Zaczniemy więc od drobnego wprowadzenia dotyczącego min. Mina jest to ładunek wybuchowy w obudowie z zapalnikiem który w swojej podstawowej wersji jest naciskowy, co oznacza tyle, że pod wpływem nacisku następuje eksplozja. Miny dzielimy na dwa podstawowe typy: na miny przeciwpiechotne, które służą do rażenia siły żywej, oraz miny przeciwpancerne, które służą do niszczenia pojazdów, w tym pojazdów opancerzonych. Co różni te dwa typy min przede wszystkim moc ładunku? Miny przeciwpancerne z natury zadania, które mają spełniać, są większe ponieważ mają więcej materiału wybuchowego. Z kolei, miny przeciwpiechotne mają tego ładunku mało, ale mają dodatkowe, choćby metalowe kulki, które skuteczniej pozwalają razić cel odłamkami. Czy wojsko polskie również ma miny? Oczywiście, że ma, jednak jedynie te przeciwpancerne. Polska jest stroną Traktatu Ottawskiego. Które jest konwencją o zakazie używania, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpancernych oraz zobowiązuje się takowe miny zniszczyć. Polska podpisała konwencję 4 grudnia 1999 roku, jednak, w wyniku szukania alternatywnego uzbrojenia oraz samego procesu ratyfikacji, konwencja zaczęła obowiązywać Polskę dopiero w czerwcu 2013 roku. Polska stała się tym samym 161 państwem, które jest stroną tego traktatu. Pozbywając się ponad miliona min przeciwpiechotnych. Ostatnich 17 tysięcy pozbyliśmy się w 2016 roku. Co ciekawe, traktatu nie podpisali najwięksi producenci min, tacy jak USA, Rosja czy Chiny. Sam traktat jest odpowiedzią na szkodliwość min przeciwpiechotnych, które lata po zakończeniu konfliktu stanowią zagrożenie dla cywili, bo choć drobne ich poruszenie wywołuje eksplozję. Nie można tego samego powiedzieć o minach przeciwpancernych. Które co do zasady do aktywowania wymagają sporego nacisku, na przykład samochodu, który po nich przejedzie. Podczas gdy człowiek może nimi rzucać czy wręcz po nich skakać, nie doprowadzając do eksplozji. Często wywołuje to zdziwienie, gdy np. ukraińscy żołnierze takie miny przesuwają nogami. Wiemy już, że polskie wojsko korzysta z min, ale tylko tych przeciwpancernych w tym zarówno ze starych, poradzieckich min, jak i z nowych min opracowanych w polskiej zbrojeniówce. Można by to dalej rozwijać, ale jest to temat na inny materiał. Przejdźmy więc do sposobu roznoszenia min. Pierwotnie miny instalowane były ręcznie, często przysypywane ziemią w celu zakamuflowania. Oczywistą wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że po pierwsze ręczne instalowanie całego pola minowego trwa bardzo długo, po drugie żołnierze ustawiający taką zaporę często odsłaniają się na ogień przeciwnika. Stworzono więc alternatywne metody rozmieszczania min, od zrzucania setek takowych z samolotu po pociski artyleryjskie, które w locie ulegają destrukcji, rozsypując na pewnym obszarze miny. Wadami takich rozwiązań jest z kolei ich nieprzewidywalność. Nieprzewidywalność, konkretnie rozmieszczenia min, gdyż znany jest jedynie mniej więcej obszar, na którym miny rozmieszczono. Niejako złotym środkiem zdają się być tutaj pojazdy minujące. W ten sposób przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego odcinka czyli polskich pojazdów minujących, czy też precyzyjniej pojazdów minowania narzutowego, czyli takich, które jadąc wystrzeliwują na niewielką odległość miny i w ten sposób minują teren. Pierwsze próby stworzenia tego typu maszyny w Polsce rozpoczęły się w Wojskowym Instytucie Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu w 1993 roku i zyskały kryptonim Kroton. Rozpoczęto od prac nad platformą gąsienicową. Jako podwozie użyto więc rozwojowej wersji radzieckiego MTLB, czyli podwozia SPG-2 w wersji wydłużonej z siedmioma parami kół, w którym postawiono opancerzoną kabinę i przedział silnikowy, a w tylnej części zabudowano cztery obrotowe bloki wyrzutni min. Modelowy pojazd zbudowano już rok później, bo w 1994 roku, a w 1995 roku zakończono próby kwalifikacyjne. Plan rozwoju sił zbrojnych przewidywał posiadanie 81 takich pojazdów, lecz ze względu na brak funduszy program w 1997 roku zamrożono. Publicznie pojazd Kroton został zaprezentowany w 2001 roku na salonie MSPO w Kielcach, a już rok później zamówiono dwa prototypy. Sam kroton nie został jednak wprowadzony na szerszą skalę do produkcji, a łącznie Wojsko Polskie używa 6 wyprodukowanych kroton. Z krótkiego opisu technicznego Kroton ma 4 bloki wyrzutni min oraz pozwala utworzyć pole minowe złożone z 400 min w zaledwie 15 minut. Do samoobrony posiada wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW. Choć Croton nie okazał się być olbrzymim sukcesem, z powodzeniem wskazał dalsze kierunki rozwoju tego typu pojazdów. Kluczowe okazało się tu odkrycie potrzeby automatyzacji zarówno procesu ładowania wyrzutni min, jak i samego procesu minowania. Ponieważ aby ustawić pole minowe z pomocą krotona, załoga musi ręcznie załadować wyrzutnie oraz ręcznie ustawić się we właściwe położenie. W 2005 roku postanowiono opracować kołową wersję wozu minowania narzutowego, która okazała się być kompletną porażką, za którą nie odpowiadała sama huta stalowa wola a podwozie, jakie wybrano do tych celów, czyli podwozie Stara 1466. Od tego czasu HSW kilkakrotnie proponowała wojsku swoje rozwiązania, głównie kołowe, które korzystały i ulepszały rozwiązania, które sprawdziły się w Krotonie. I jako początek prób stworzenia nowego pojazdu minowania narzutowego, można uznać 2007 rok. Najważniejszą i najrozsądniejszą zmianą była tu zmiana podwozia. Pozwoliło to kontynuować prace rozwojowe. Postawiono tu naciągniki Jelcza. Początkowo były to trzyosiowe podwozia, na których mieściło się sześć wyrzutni bliźniaczych do tych z Krotona lub cztery wyrzutnie, czyli tak jak na Krotonie. Jednak wersja z czterema wyrzutniami była wyposażona w dodatkowy podnośnik, który miał przyspieszyć proces załadunku. Warianty te należy jednak traktować jako egzemplarze próbne, gdyż wyposażenie, które na nich montowano, znacznie przewyższało dopuszczalną masę. Przez lata modyfikowano te pojazdy i próbowano na nich innych rozwiązań. Niektóre implementowano tylko po to, żeby się ich pozbyć, jak choćby zdalnie sterowany moduł uzbrojenia na kabinie załogi. Zmieniano również samą kabinę oraz podwozie. Pojazdy te były jednak mocno w cieniu. Na światło dzienne wychodziły jedynie na kieleckich targach zbrojeniowych. Sytuacja zaczęła się zmieniać w 2014 roku. Wtedy program Baobab K został wpisany do planu modernizacji technicznej Wojska Polskiego. Jednak założenia projektowe były inne niż dotychczas proponowane przez Hutę Stalowa Wola pojazdy. Wsparcie rządowe wynosiło wtedy około 20 milionów złotych. Mimo to w tym też roku Huta Stalowa Wola, która przewodniczyła konsorcjum, wygrała przetarg na wczesne fazy realizacji programu takie jak projektowanie i rozwój. Już wtedy do konsorcjum zaczęły przystępować firmy zarówno państwowe, jak i prywatne. Między innymi Jelcz, który miał być dostawcą podwozia, czy bardziej poprawnie nośnika, zakłady Belma produkujące miny, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, czy choćby PCO, oraz wiele innych. Wymagania w międzyczasie często zmieniano. Jednak na przełomie 2018 i 2019 roku zdecydowano się przyjąć przedstawioną przez konsorcjum koncepcję wyrobu i przystąpić do realizacji pracy, na którą rządowe wsparcie wyceniono na niespełna 20 milionów złotych. W tej kwocie zawierał się koszt opracowania konstrukcji i badań jej systemów oraz budowa prototypu, a także przeprowadzenie badań wstępnych prototypu oraz opracowanie dokumentacji do produkcji seryjnej. Prototyp stworzono podobnie dokumentację techniczną, a sam prototyp w lipcu 2022 roku ukończył badania kwalifikacyjne. W związku z tym jest już pojazdem w docelowej konfiguracji, gotowym do produkcji seryjnej. Oznacza to, że niedługo możemy się spodziewać negocjacji i zamówień Baobaba dla wojska. I tutaj mała przerwa, bo skoro dalej to oglądasz, jest spora szansa, że materiał Cię zainteresował. Zachęcam więc do zostawienia łapki w górze, subskrypcji oraz komentarza. Omówmy więc jakie są możliwości tego systemu i jaki jest Baobab. Zaczynając od podwozia, zmieniono je na cięższą platformę z czteroosiowym napędem, czyli 8x8. Pozwala to zapewnić odpowiednie parametry dla samej wyrzutni, a pojazd nie jest lekki, ponieważ jego masa bojowa wynosi aż 31 ton. Mimo to pojazd pozwala poruszać się z prędkością maksymalną 85 km na godzinę, a zapas paliwa pozwala pokonać 580 km w terenie oraz 1600 km po drodze utwardzonej. Przy czym pokonywanie przeszkód terenowych nie stanowi dla niego problemu dzięki centralnemu systemowi pompowania kół, co pomaga choćby w pokonywaniu terenu o niskiej spoistości gruntu. Pojazd może również pokonywać przeszkody wodne do 1.2 m wysokości. Dodatkową zaletą tego pojazdu jest fakt, że gdy nie wykonuje on zadań minowania terenu, może służyć celom transportowym. Jako kabinę w pojeździe zamontowano opancerzoną kabinę typu wagonowego, zainstalowaną m.in. na wyrzutni rakiet Langusta. W samej kabinie jest miejsce dla dwóch członków załogi, którzy nie są jednak przeciążeni ani informacjami, ani zadaniami, dzięki sporej liczbie nowoczesnych rozwiązań oraz dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji samego procesu minowania. W trybie automatycznym komputer pokładowy przelicza prędkość pojazdu, ustawienia wyrzutni i dostosowuje częstotliwość odpalania min podczas jazdy. Dodatkowo parametry i współrzędne pól są rejestrowane na mapach cyfrowych i wyświetlane na ekranie komputera. Patrząc pod tym względem to, że cały program sięgając do jego korzeni ma ponad 20 lat, wyszło na dobre, ponieważ pojazd Baobab K jest porządnie nasycony technologią, i wyposażono go m.in. w komputer pokładowy, terminal wizualizacyjny z mapą cyfrową oraz system GPS i hodometr, radiostację UKF, system łączności FONET. Wszystko to pozwala na automatyczne przekazywanie do wyższego szczebla dowodzenia wszystkich precyzyjnych informacji o postawionej zagrodzie minowej, ale również na odbieranie od wyższego szczebla dowodzenia zadań. Sama architektura tego systemu jest na tyle otwarta, że możliwe będzie zaimplementowanie rozwiązań powstających w przyszłości. Dla przykładu wyższy szczebel dowodzenia w przyszłości mógłby sam opracować konkretne dane na zasadzie zaminować teren tu i tu z taką gęstością pokrycia minami. W takim układzie rola załogi Baobaba sprowadzałaby się do podjechania w konkretne miejsce, a system praktycznie samodzielnie ustawiłby wyrzutnie i rozpoczął proces minowania. Na kabinie zainstalowane są również wyrzutnie systemu OBRA, czyli gdy Baobab zostaje opromieniowany wiązką lasera, automatycznie odpalne są granaty dymne mające ukryć pojazd. Przechodząc do nadwozia, wóz ten jest wyposażony w 6 modułów wyrzutni. Każdy moduł zawiera 20 luf, a w każdej z luf mieszczą się kasety zawierające 5 wybranych min. Łącznie zatem może on przewozić i postawić jednocześnie pole minowe złożone aż z 600 min, a ułożenie pola minowego ze wszystkich min trwa około 20 minut. Na nadwoziu znajduje się coś jeszcze, mianowicie urządzenie załadowcze Hiab, czyli mały dźwig. Odgrywa on istotną rolę w procesie ponownego załadowania min do wyrzutni, co może odbywać się w dwojaki sposób. Załoga może ręcznie ładować kasety do każdej z luf. Co z całą pewnością jest procesem męczącym i długotrwałym, ale istnieje też możliwość wykorzystania wspomnianego dźwigu, który może wymienić pojedyncze bloki miotaczy, ponieważ każdy z nich jest jedynie modułem. Oznacza to tyle, że załoga po wykonaniu zadania, czyli po ustawieniu pola minowego, może wrócić w celu zaopatrzenia się i wystarczy, że ściągnie opróżnione moduły wyrzutni z pomocą dźwigu i załaduje wcześniej przygotowane moduły, które już zostały wypełnione minami. W ten sposób w znacznie krótszym czasie Baobab może wrócić do wykonywania zadania. Co więcej, przy dobrym zgraniu logistycznym, zespół kilku takich pojazdów może w kilka godzin ustawić pol minowy na powierzchni wielu hektarów. Zostaje omówienie tego, jakich min używa Baobab. Są to głównie miny MN123, które opracowała i produkuje Bydgoska Belma. Choć miny te mają swoje lata, bo zostały opracowane w okolicach roku 2000, są jednymi z najnowocześniejszych min tego typu na świecie. Mina MN123 posiada ładunek kumulacyjny EFP dwustronnego działania. Jest to tak zwana kumulacja odwrotna, czy też penetrator formowany wybuchowo. Działa to trochę inaczej niż klasyczny ładunek kumulacyjny, który opisałem kiedyś w filmie. Wracając do tematu, Niezależnie, którą stroną mina upadnie czy górą, czy dołem jest ona niebezpieczna, ponieważ wcześniej wspomniany penetrator, który tworzy się po jej eksplozji, pozwala przebić do 6 cm jednorodnego pancerza stalowego. Pozwala to tym minom spenetrować pancerz denny praktycznie każdego pojazdu, włącznie ze współczesnymi czołgami podstawowymi. Kolejną sprawą jest to, że te miny są nieusuwalne po ich rozmieszczeniu. Oznacza to tyle, że każda próba ich ręcznego usunięcia zakończy się ich eksplozją. Niektórym może się tu zapalić czerwona lampka. W końcu na początku tego filmu wspomniałem, że zaletą min przeciwpancernych jest to, iż nie wybuchnie ona od choćby podniesienia jej przez zbłąkanego cywila. I to się zgadza, problem ten rozwiązano jednak w inny sposób. Miny te posiadają system samolikwidacji oraz samoneutralizacji. Oznacza to tyle, że te miny są stworzone. Na działanie przez pewien czas, który można zaprogramować. Dajmy na to na dwa dni. Po tym czasie od rozstawienia min dochodzi do ich samolikwidacji, czyli zwyczajnie wybuchu. Jeżeli jednak z różnych przyczyn samolikwidator nie zadziała, mina się samoneutralizuje. Tracąc możliwość wybuchu, przez co siłą rzeczy staje się niegroźnym materiałem wybuchowym, zapakowanym w pudełko. Oczywiście o ile ktoś nie zechce takiej miny wrzucać do ogniska. Ostatnią sprawą jest zapalnik. Nie jest to klasyczna mina naciskowa, ponieważ posiada zapalnik elektromagnetyczny. Najprościej działanie zapalnika elektromagnetycznego będzie wyjaśnić na przykładzie. Jedzie sobie czołg przez pole minowe ustawione przez baobaba. Nie musi on na minę najechać, aby ona eksplodowała. Wystarczy, że przejedzie nad nią. Taka ilość metalu zakłóci pole magnetyczne miny, w wyniku tego dojdzie do zainicjowania detonacji materiału wybuchowego. Ma to szereg korzyści, ponieważ aby zdetonować klasyczną minę, pojazd droga musi na nią najechać stosunkowo wąską gąsienicą lub kołem. A żeby wywołać eksplozję polskich min MN-123, wystarczy, że pojazd spróbuje przejechać nad nimi oczywiście znacznie większą powierzchnią denną kadłuba. Inną sprawą jest to, że miny te są zdecydowanie bardziej odporne na próby ich zniszczenia, choćby ostrzałem. Poza programem Baobab K jest też program Baobab G, co może sugerować, iż trwają prace nad gąsienicową wersją Baobaba. Podsumowując więc, Baobab jest systemem, który przeszedł długą drogę, ale zasługuje na miano systemu dopracowanego. Przede wszystkim jest to pojazd potrzebny, który po wdrożeniu do sił zbrojnych i odpowiednim zaopatrzeniu w miny, zarówno bojowe, jak i treningowe, posiadałby bardzo korzystną relację koszt-efekt. Trzeba na koniec wspomnieć, iż rola takiego pola minowego to nie tylko likwidowanie jak największej liczby pojazdów przeciwnika, a nie jako sterowanie przeciwnikiem. Dobrze ustawiona zapora minowa pozwala osłonić flankę własnego zgrupowania, wyłączyć pewien teren z możliwości pokonywania go, jak choćby przeprawy wodne, a nawet zatrzymać natarcie całych formacji pancernych. Przeciwnik musi bowiem rozpoznać zaminowany teren, stworzyć sobie w nim przejścia lub próbować go obejść, a to daje broniącym się możliwość przygotowania obrony, rażenia zatrzymanego przeciwnika czy zwyczajnie czas na reakcję. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dziękuję bardzo za obejrzenie go oraz za wsparcie przez cały miniony rok. Od siebie życzę Wam widzowie w tym nowym roku wszystkiego dobrego oraz klasycznie zachęcam do komentowania. Trzymajcie się.